No dzień dobry, Jasku, cześć. Witaj. Wakacji. No właśnie, widzimy się wakacyjnie i to chyba nasz taki, będzie ostatni podcast wakacyjny, co? Co, so, to zależy, jak spojrzymy na wakacje. Ja mam wakacje prawie cały czas. Nie tak? <grym> ja żartuję, nikt nie Co Pozdroższy, słuchaj, Tutaj yy, to zdroższe. Niekomfortowo. Wakacje, to ci powiem, że to też trochę stanu umysłu. To nie tylko przemieszczanie się i... Leżenie na plaży, to takie poczucie pewnego relaksu. Myślę, że można by sobie codziennie fundować wakacje. Serwować jakiś taki czas, kiedy odpoczywamy, kiedy relaksujemy, kiedy się regenerujemy. Może byłyby by, by to mikro. Wakacje, ale czemu nie? nie? Nie wiem, ja nie mam czegoś takiego, wiesz, jak wiele osób, że czekają. Tak, na weekend, bo to praca do piątku. Jak jadę, to w wielu stacjach radiowych tam ciągle pojawia się ten motyw, że piąteczek, piątunio, już, już piątek. Ja nie mam czegoś takiego. To pewnie też nie, bo my pracujemy wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, że będziemy pracowali. Tak. tak. I tak samo z wakacjami. Nie mam czegoś takiego, że no, już lipiec, to, to wakacje. Wręcz przeciwnie, myślę, że. Ten okres maj, kwiecień, wrzesień, październik jest też cudownym czasem na, na regenerację. Oczywiście, że tak. Z tym, że zwróć uwagę, to nie jest takie proste, żeby y, doprowadzić siebie i, i swoje życie do takiego stanu, w którym, w którym to ty decydujesz, kiedy pracujesz. Ja o tym chyba chciałem pogadać. Wiesz o decyzjach, mhm. które podejmujemy w życiu, szczególnie o tych ważnych życiowych. Myślę, że yy, myślę, to byłby chyba fajny temat yy, na dzień dzisiejszy, jak uważasz? Tak, bo yy, ludzie, do psychologa, a ja jestem psychologiem, przychodzą po decyzję. Pytanie brzmi, co mam zrobić? Jak mam podjąć decyzję? W mailach również yy, widzę, że w większości piszący oczekują ode mnie, że im odpowiem na to hmm. pytanie. Tak? Co, co, co z tym zrobić? Czy w prawo, czy w lewo? Czy w ogóle do tyłu? i i w bok, no, psycholog nie może powiedzieć, ja też nie, 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 nie prowadzę takiej praktyki, natomiast jako mentor mogę powiedzieć, że mam swoje doświadczenia i mogę się nimi podzielić. Ale też nikomu nie powiem, co ma zrobić. Zresztą z perspektywy życia, które jest projektem długoterminowym, to czasami z jednej strony każda decyzja może decydować o tym, gdzie będziemy za 20 lat. A z drugiej strony, ponieważ jest to projekt długoterminowy, to w zasadzie bez znaczenia, czy pójdziemy w prawo, czy w lewo. Wydaje mi się, że decyzje są... Byle byśmy szli. O. No właśnie. Mi się wydaje, że decyzje są trochę, wiesz, jak, jak, jak drogi, które prowadzą do podobnego celu. Tylko, że czasem, jeżeli podejmiemy decyzję A, a nie decyzję B, która by nas poprowadziła drogą krótszą, no to bierzemy objazd. I, i jedziemy, jedziemy drogą dłuższą. No, ale z drugiej strony, być może ten objazd jest nam właśnie potrzebny, ten czas, żeby, żeby kiedy wylądujemy w punkcie C, do którego, do którego zmierzamy, no żebyśmy byli gotowi na to, co ten punkt C ma dla nas do zaoferowania tak naprawdę, mhm. bo czasem wylądujemy gdzieś za szybko, no i niestety, niestety nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać tego, co to miejsce ma. Nam do ja lubię mówić, że droga na skróty skraca życie, hmm. bo wtedy wszystko jest optymalizowane, wszystko ma być lepsze, szybsze, krótsze. Zobacz, że kiedy jedziemy na te wakacje, czyli gdzieś lecimy na jakiejś destynacji, którą żeśmy wykupili za ogromne pieniądze, i tam liczymy na cudowny odpoczynek, to na przykład samego lotu nie włączamy w te wakacje. Tak? Nie, nie mam takiego poczucia komfortu, że o, teraz jesteśmy na lotnisku, ta atmosfera, to napięcie, teraz czekamy, teraz nas puścili, teraz lecimy, teraz są turbulencje, że to jest jakiś już czas wakacji. Tak? Tylko mam takie poczucie, że jak dojedziemy, rozpakujemy się. Yy, Oblecimy resort, żeby zobaczyć, co tam jest. Pójdziemy na plażę i pod rynki. No, o, teraz zaczynamy na Tak. Ja od pewnego czasu zaczęłam, słuchaj, wakacje liczyć od momentu, od momentu rozpoczęcia podróży. Ostatnio byliśmy, byliśmy na wakacjach takich yy, objazdowych samochodem, no i yy, jechaliśmy, słuchaj, do Chorwacji trzy dni. A nie, a nie 18, tam 16 mhm. 16 godzin. Zatrzymaliśmy się w Energylandii, zatrzymaliśmy się w winiarni w Austrii i tak naprawdę to była, to była taka podróż. W drodze powrotnej również daliśmy sobie no, ten czas na tak, Ale więc... musiałbyś tutaj powiedzieć słuchaczom, że nie były to dwutygodniowe no nie, miesięczne, tak. wyjazdy za zgodą szefa, który udzielił ci urlopu. Tak? co Z decyzjami to jest tak, że człowiek dopiero z wiekiem odkrywa, że te nawet bardzo odległe, czyli które zapadły w wieku lat 12, 10, 15, mają ogromny wpływ na nasze życie. Mój syn najmłodszy, który grał wiele lat w Tenisa, jako dziecko, mając tam lat 15, zrezygnował z tego. Dzisiaj mając lat 18, mówi, że to chyba był jego największy błąd dotychczasowego życia. Hmm. Znaczy gra nadal tenisa natomiast nie zawodniczo, ale, ale gra ma kontekst z tenisem. To może się okazać znaczące za 10 lat, za 15, za 20. Trudno powiedzieć, w którym momencie się okaże, że ta umiejętność grania w tenisa jest kluczowa w tym momencie w jego życiu i coś mu otwiera, prawda? Wtedy może powiedzieć, że. Nie wiem, parę lat trenowałem, przestałem, ale na końcu się okazało, że to czemuś miało służyć za 20 lat. To jest. Nie cudowne. wiemy tego. Nie wiemy tego. Ja jako dziecko tańczyłem w zespole pieśni tańca, później w zespole, w zespole mazowsze I nie przypuszczam, jak to może mnie przygotować do pracy, którą dzisiaj wykonuję, będąc trenerem i występując przed ludźmi. Także nigdy nie wiemy. No jak... właśnie, i, i, i tutaj um, kłania się takie podejście, które jest mi bliskie o którym wielokrotnie mówię, że istotą pięknego życia jest doświadczanie tego życia, szczególnie piękna tego życia, właśnie tej niepewności, tej nieprzewidywalności. Ale to wymaga podjęcia decyzji, prawda? Bo każde pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Nawet to, że idziemy na kurs prawa jazdy, robimy prawo jazdy, ma za sobą wiążące się jakieś niebezpieczeństwo. Będziemy jeździć samochodem, to otwiera jakieś nowe... Zdarzenia. Ja zawsze mówię, że jak hmm, stoi w korku, to, to nie jest to przymus, że on tam stoi w korku. To jest jego wybór, bo jeździ mm -hmm. samochodem, bo mieszka w dużej aglomeracji. I to chyba jest najtrudniej ludziom zaakceptować, że nasze życie jest wypadkową naszych decyzji. Bo wiele osób ma takie poczucie, wie, że im się przydarza, tak. że ich ktoś zwolnił z pracy. No ale najpierw się tam zatrudniłeś, tak? Czy jakby, otworzyłeś tą kartę w swojej. Wybrałeś, żeby tam być. tak? Życiorysie, wybrałeś, żeby tam być w tej branży. tak? Ta branża być może kończy żywot. Teraz się dużo mówi o tym, że niektóre zawody znikną, ale ktoś się wcześniej wybrał. Oczywiście, może wybrać inny, ale mamy takie poczucie chyba, że to ciągłe podejmowanie decyzji jest męczące, jest trudne, jest niekomfortowe, znaczy, żeby ktoś to za nas zrobił. Mam takie w ogóle wrażenie, że. Ludzie często bardzo lubią pracę etatową, bo tam większość decyzji podejmuje ktoś inny. Tak, Zawsze na końcu jest <grymna> szef, prezes. Że jak przychodzisz do y, własnej działalności, a ja to zrobiłem y, bardzo dawno temu, mając 33 lata, y, no to wtedy nagle się okazuje, że musisz różne decyzje podejmować, których w ogóle nie miałeś świadomości, że trzeba podejmować. Na przykład, żeby kupić papier do drukarki. <grymna> No bo pamiętam w biurze papier zawsze do był. drukarki zawsze był. Tak samo jak drukarka zawsze działała i zawsze można było wykonać telefon do informatyka i powiedzieć, że coś nie działa w komputerze. Tak. To się nagle okazuje, że każda z tych rzeczy wymaga w którymś momencie zdecydowania kupić, nie kupić, gdzie kupić, za ile, oryginał czy nie oryginał, czy, czy dużo tańszą taką wersję, no podrabiano tak naprawdę. I wiele osób tego nie, nie, nie lubi, ale też trzeba być tutaj uczciwym w stosunku do, do tych osób, które nie lubią, i powiedzieć, że nie zostały też tego nauczone. Znaczy, mm -hmm. że szkoła, rodzice, otoczenie bardzo rzadko uczy takiego świadomego podejmowania decyzji i konsekwencji tych decyzji. I branie odpowiedzialności. Myślę, że ten, ten, ten lękierz często wiąże się z niechęcią do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje. Bo Chcę zmienić pracę. Mam, ym, mam propozycję, albo zostanę tutaj, albo, yy, albo będę ekspatem. Mm -hmm. No i to są ważne decyzje życiowe, prawda? No bo to, to, to ma wpływ, jeśli mam rodzinę. No tak, ale zanim podejmiesz takie ważne decyzje, mając lat 30, to masz jeszcze 20 lat yy, wcześniej wychowania. Kiedy możesz podejmować mniej ważne decyzje, decyzje, znaczy tak. z perspektywy świata mniej ważne, ale z Twojej ważne, tak? Czy kupić rolki, czy, tak. czy, czy, czy składasz na rolki, czy na rower, czy pojedziesz na tę kolonie, czy, czy na tę, czy będziesz jadł to, czy to. Rodzice dają małą przestrzeń do, do wyboru, do, do wyboru. I, i to, co jest chyba najtrudniejsze, jako rodzic mogę powiedzieć, to do tego, żeby być konsekwentnym w tym, skoro tak zdecydowałeś. To, to jest niekomfortowe, to tak masz. ale się tego trzymajmy. Tak? Musisz poczuć, że, że to była Twoja decyzja i Ty yy, musisz tą konsekwencję sam ponieść, chociaż czasami też ponosi rodzina, otoczenie, prawda? Yy, jest jakoś powiązane w, taki, w takim zespole, w takiej grupie ludzi, każda decyzja wpływa również na innych członków. I to też jest jakby kolejna umiejętność, świadomość, że jeżeli ja nie dostarczę dokumentów na czas do księgowości, to księgowość ma pewien kłopot, ponieważ musi się wyrobić do 20 mm -hmm. i to im bardzo komplikuje życie. Ale ktoś musi mi to powiedzieć, tak? ktoś musiałby kiedyś nauczyć mnie, że wokół mnie są ludzie, którzy też ponoszą konsekwencje mojej decyzji. Tak? To, to na przykład jak ja parkuję samochód, jak jadę, jak się zachowuję w miejscu publicznym, no już pomijam... Te słynne parawany, które właśnie są dla mnie takim, takim przykładem odcinania się od świata, prawda? Ja nie chcę mieć nic wspólnego z resztą, ona mnie nie interesuje. Czy, czyli nie mam poczucia, że moje decyzje wpływają na innych, tak? Bo nie mam poczucia, że ktoś ma kłopot z dojściem do, do plaży. Już pomijam to, że ratownicy mają kłopot z ratowaniem ludzi, tak. ponieważ mogą się przemieszczać. Trochę żyjemy w takim egoistycznym świecie. Moja decyzja, moja sprawa, a najlepiej niech ją ktoś podejmie i... Niech mi da święty spokój, prawda? A ja się będę tylko skupiał na tym, co jest miłe i, i przyjemne. Niektóre decyzje no, nie prowadzą do miłych i przyjemnych y, sytuacji, tak? Trzeba się zmierzyć czasami z większym ryzykiem. No I czasem wydaje mi się, że stajemy przed decyzji na no w życiu, żeby mm, no właśnie wejść w nieznane, by czasem też doświadczyć bólu. Bo przejście przez to buduje w nas jakieś doświadczenie i czyni nas później bardziej sprawnymi w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Ale też nie może to nas doprowadzić wiesz, do takiego unikania ryzyka. Czyli raz się sparzyłem, to już to, 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 już to nie wejdę. Myślę, że ważne jest przy podejmowaniu decyzji zadanie sobie pytania, czy ja będę tworzyć, czy będę odtwarzać pewne doświadczenia, które już mam w życiu. Bo zwróć uwagę, czasem, mm, czasem ludzie kończą jedną relację. Rozmawiamy, wiesz, o decyzjach mm -hmm. relacyjnych. No, nie kończą jedną relację z różnych powodów. Ktoś odchodzi, e, ktoś zostaje, ktoś tego nie akceptuje, ktoś to akceptuje. E, no i pozostaje doświadczenie, czasem bardzo bolesne. Czasem sobie z tym radzimy. Niektórzy ludzie w ogóle sobie nie potrafią z tym poradzić przez wiele, wiele lat. Mm, I żyją w tym zranieniu przez, przez 50 czy nawet 15 lat. Ale wyobraźmy sobie, że osoba sobie z tym poradziła i wchodzi w nową relację. No i teraz jest pytanie, czy ona będzie odtwarzać tę relację, którą miała i będzie obciążać nowego partnera czy partnerkę tymi swoimi starymi doświadczeniami i mówiąc, no wiesz, ale ponieważ ten poprzedni zrobił mi krzywdę, no to teraz ty za to będziesz płacić. Oczywiście nie jest to na poziomie świadomym, tylko bardziej na poziomie takim, wiesz, podświadomym, że ponieważ tam bardzo zaufałam, to teraz... To teraz ma kłopot z zaufaniem, no i ty musisz nieść ciężar tego, tego braku zaufania. Ja mówisz o tym obszarze, który jest bardzo trudny do analizy, ponieważ na relacje między ludźmi wpływa bardzo wiele rzeczy, o których mogą być nieświadomi. Jedna i druga strona, w związku z tym czasami nasze decyzje wydają się bez sensu, mało racjonalne i, i nie wiemy, co się za tym kryje tak naprawdę. W związku z tym odkrycie tego kim my jesteśmy, to znaczy jak podejmujemy decyzje, dlaczego takie podejmujemy, jakie mamy doświadczenia, jak one mogłyby wpływać, byłoby bezcenne pewnie, natomiast mało jest osób, które mają taką potrzebę, żeby to odkrywać i żyć świadomie, prawda? Żeby dotykać przeszłości. Niektórzy wypierają, mhm. obniżają jakby wartość, znaczenia. W ogóle to, dlaczego niektórzy ludzie łączą się ze sobą, wiesz, w pary jest... jest Fascynujące gdzieś pytanie, dlaczego wybieramy tych partnerów, i pytanie, dlaczego czasami ich zostawiamy, rozwodzimy tak. się, odchodzimy. A potem żyją w takim rondzie życia, wiesz, z nazywa rondo życia, że wiesz, że zmieniam partnera czy partnerkę, ale zabieram siebie ze sobą. Dlaczego? No bo to ja jestem wspólnym mianownikiem. Wszystkich moich problemów i decyzji, które podejmuję, a także wszystkie odpowiedzialności, które później będę musiał nieść. I powielam pewien schemat, powielam pewien wzorzec w nowej, w nowej relacji i się zastanawiam: patrz, zupełnie inaczej się to wszystko zapowiadało, jednak kończy się bardzo podobnie. Co też się zmieniamy i czasami partnerzy mają takie pretensje, że. Kiedyś, jak cię poznałem, to ty byłaś taka, taka a, a teraz jesteś No Ale to chyba jest oczywiste, to było 20 lat temu. Jak coś jest tak, 20 lat temu. Wiesz, ja, ja, ja myślę, że yy, to jest bardzo skomplikowany temat, ponieważ yy, jakby bardzo dużo jest zmiennych w dzisiejszym świecie i ten model takiego budowania związku relacji, który był, nie wiem, 50 lat temu aktualny, tak. dzisiaj nie jest aktualny i nie yy, jest trudno oceniać. Yy, Wprawdzie moi rodzice bardzo często mówią, że to, co kiedyś było, to było dobre, tak? Ludzie się pobierali, spotykali, żyli, tak jak oni, 70 lat razem. No ale nie wiem, czy to dzisiaj jest możliwe, ponieważ rzeczywiście ludzie podejmują różne decyzje, na przykład będę nurkował, będę żeglował, mam pasję. Mówi się o marzeniach, sam zresztą o nich mówię. I niektórzy podążając za swoimi marzeniami muszą automatycznie podjąć jakieś decyzje, tak? To znaczy, że zaangażują się w coś, a jeżeli partner się nie zaangażuje, to oni się gdzieś, mówiąc kolokwialnie, rozjadą w swoich celach, potrzebach, oczekiwaniach. Teraz, czy da się zbudować związek z, z sytuacji, kiedy jedna osoba nurkuje, a druga osoba wspina się po górach? Pewnie tak, ale to wiesz, to wszystko jest tworzone na bieżąco, według mnie. To, to jest tak, jak jedzie samochodem. To obserwujesz drogę i to, co się dzieje, mm -hmm. a, nie, a nie wiesz, co się będzie działo. Stąd do łodzi wiesz, co się będzie działo, w związku z tym zamykasz oczy. Jak będziemy mieli auto, autonomiczne samochody, to być może tak, ale nie wiem, czy będziemy mieli autonomiczne związki, nich, <gry> relacje, tak. autonomiczne relacje, które się będą same działy. Ch chyba, że z robotami, ale no musisz tą drogę jakoś obserwować. Czasami jak jest gorsza pogoda, no to jeszcze bardziej uważnie, tak? I myślę, że tak jest w relacjach, że trzeba podejmować decyzję każdego dnia, w prawo czy w lewo, że śpię dłużej czy krócej, mm -hmm. zrobię komuś śniadanie, czy go nie zrobię. Robimy to pewnie automatycznie, ale jakiś jakieś pociąga konsekwencje, tak? Nie, 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 chce mi się, nie wstaję, nie robię, nie sprzątam. No właśnie, ta trudność mi, wydaje mi się, polega wiesz na, na takim... Na takiej tęsknocie, że chciałbym mieć pewność, że jak wybiorę, to to będzie dobry wybór, że, tak. że, 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 że pójdę we właściwym kierunku, że wybiorę właściwego partnera, partnerkę, że, że to będzie ta relacja y, tak. w końcu, ale to wiąże się moim zdaniem z dużym zaufaniem do samego siebie. I jak to, jak to jak większość mówi, jak znaleźć dobrego partnera, tak? Idealnego, jak budować tak. idealny związek? <laughs> jak no tak, no wiąże się z zaufaniem, że m, niezależnie od tego, co odkryję m, za drzwiami, to mogę je otworzyć. Prawda? I dam sobie radę w tym wszystkim. Prawda? To jest tak, jak siedziałem pod stołem oglądałem film Frankenstein w latach 70. -tych. Strasznie się bałem, ale chciałem zobaczyć, co tam będzie dalej. Ale to zostało w mojej pamięci, te obrazy, tak? One potem gdzieś żyły w nocy w postaci różnych koszmarów. No ale właśnie m, to jest pewnie istota odkrywania życia, że, że człowiek musi się zmierzyć z tym, co... Co jest za drzwiami, które może otworzyć. Niektórzy, jak się już w tym swoim pokoiku usadowią, dostaną tam jedzenie i dostęp do tlenu, wiesz. To nie mają potrzeby, żeby się w ogóle przemieszczać. I tak kiedyś było. Mieszkali w tych samych miejscowościach, w tej samej wsi i ktoś powie, że było dobrze. Natomiast no, trudno jest to dzisiaj analizować, ponieważ świat się zmienił, przemieszczamy się. Tak, sam taki wyjazd tanimi liniami lotniczymi, często czytam. Co tam się wydarzyło w tanich liniach lotniczych? Nie? Kogoś nie zabrali, nie? wiem komuś walizki są jakie to ma znaczenie, tak naprawdę. To, to są epizody, z no, to, to jest jakoś niekomfortowe w danym momencie, prawda? Ale patrząc szerzej, no, ktoś się decyduje na taki wyjazd, ktoś decyduje się na, na tą linię, która ma swoje jak, jakieś zasady. One, wiesz, ja mam dzisiaj takie poczucie, że pojęcie. Klient nasz pan jest absolutnie nieaktualny już, znaczy, że wchodzimy w świat, w którym jakość usług yy spada i że wręcz będzie tak, że albo znowu wrócimy do punktu al albo bierzesz albo nie, albo mało tego, to ja decyduję, czy ci sprzedam, yy, czy nie. Także na przykład z luksusowymi zegarkami czy samochodami, to nie jest jak masz pieniądze, idziesz i coś i kupujesz. Ktoś się spyta, jaką masz historię w kupowaniu takich samochodów? Nie, jeszcze nigdy nie, mia nie miałem, a to przykro mi. Sprzedajemy go tym, którzy mieli. Proszę sobie kupić na, na rynku używany, pojeździć trochę, poserwisować i potem przyjść do nas mając już historię. Ktoś może powiedzieć, no przecież to skandal, przecież to, to mi się należy, prawda? No czy, czy, czy tak jest? Nie wiem, w końcu prywatny przedsiębiorca może powiedzieć, ja mam pewne zasady, tak. sprzedaję tylko, oczywiście jest dyskryminacja, zaraz ludzie będą protestowali. Ale, ale mam takie poczucie, że mamy takie duże oczekiwania i roszczeniowość w stosunku do, do, do świata i chcielibyśmy, żeby on, on się sam organizował wokół nas w najlepszej wersji dla nas, tak naprawdę. Ale nie będzie. Ale nie będzie. Natomiast natomiast wydaje mi się, że patrząc, patrząc na to, co dzisiaj mamy w ofercie od życia, do, do, do czego mamy dostęp, jest zdecydowanie, jest zdecydowanie lepiej niż, niż kiedyś. Ale to również mm. bardzo komplikuje życie. I to poczucie takiego, wiesz, zaufania, że dam sobie radę. Poczucie, że jak stanę przed dylematem, to jakkolwiek nie wybiorę, to przejdę przez tą drogę. Jest ważne. Jest jeszcze jedna możliwość. Yy, przeczekać po prostu. Hmm. Yy, to takie piękne słowo. Nie wiem, co mam zrobić. To przeczekać. To się samo rozwiąże. Bo jeżeli czegoś nie zrobisz, to okazja minie i już nie będziesz musiał... Zastanawiać, prawda? Partner odejdzie. Tak. tak. E, no, jest jakieś rozwiązanie. Brak decyzji jest oczywiście decyzją. Tak. tak? Czyli decydujemy, że nie decydujemy. Um, ja generalnie nie miałem problemów z decyzjami takimi ważnymi w życiu. Ale też lubię czasami tak pozwlekać trochę. Natomiast zauważyłem, że jednak wszystko to, co gdzieś tam osiągałem, co, czego doświadczyłem, to wynikało ze spontanicznego podejścia. Także, ok, 5, 4, 3, 2, 1 i, i skaczę do wody. No bo w pewnym momencie musisz się odciąć. Yy, w pewnym momencie musisz, tak, bo jak wiesz, robisz zrobisz tabelkę w Excelu plusy, minusy i masz tych yy, wersji wiele. A ktoś mi kiedyś powiedział, że miał dwie dziewczyny i tak taki analizował, bardzo mnie to rozbawiło. Przepraszam, hmm, to to trzecią, żeby 7, wiesz, żeby. 7, mieć 7. Dobre, dobre 7. perspektywy. 7, jakaś zmienna, której nie jesteś w stanie zmierzyć. Przeznaczenie, nie wiem, duch, jakieś ukryte emocje, jakieś zakotwiczone zdarzenia z przeszłości, że ta osoba ci przypomina kogoś, z kim się nie wiem, kochałeś, hmm. mając 6 lat, albo jest podobna do Twojej matki na przykład i jesteś zaskoczony, że no, rzeczywiście. Ma wiele cech takich samych jak twoja matka, tak? że jakoś wybrałeś to intuicyjnie. W związku z tym tych wszystkich aspektów się nie da kontrolować. Być może sztuczna inteligencja, jakiej wprowadzimy wszystkie dane, będzie, będzie miała większe szanse i ludzie będą korzystali, że w ogóle już nic nie będziemy robili sami, wszystko hmm. będzie... Y, zaplanuj mi wakacje optymalne w tym roku. Sos, y, sos, y, optymalne w stosunku do moich oczekiwań, mojego charakteru, wieku i stanu posiadania dzieci i charakteru mojej żony. tak. I, Sztuczna inteligencja wyrzuci nam hotel, miejsce, potem te wszystkie animacje, które musimy przejść, aktywności, które powinniśmy zaliczyć i u której porze powinniśmy lecieć, i co powinniśmy jeść. Myślę, I w że. W pakiecie jest... NPS wyjdzie wiesz. Myślę, że to jest już dzisiaj realne i że są aplikacje, które nam powiedzą, ile biegać, ile oddychać, ile śpiewać, ile tańczyć. Hmm. Nadal jednak życie pozostanie tajemnicze nadal jednak ona nie przewidzi wszystkich konsekwencji, że na naszej drodze pojawi się ktoś albo coś, co, co, co zburzy ten misterny plan i że to właśnie coś może być największą wartością, którą w życiu, żeśmy doświadczyli, prawda? Ta, ta, ten nieznany czynnik, nie, nieznane zdarzenie, czy osoba, która się pojawi, yy, a która będzie nas w jakimś stopniu... Inspirowała, rozwijała. Myślę, że dobrze jest podejmować decyzje tak, żeby to, co się dzieje, było rozwijające, żebyśmy mm -hmm. mieli jakiś progres w życiu. Tak. Czyli, jeżeli z jedną decyzją mamy kłopot, to żebyśmy się nauczyli je podejmować. Na przykład, nie wiem, pakowanie walizki, żebyśmy się tego nauczyli. Są filmy w internecie, jak się pakuje, i, żeby I potem nas szukali, szukali nie? kolejnego obszaru, w którym możemy się nauczyć. Yy, no ale ta ostateczna decyzja, już na samym końcu drogi, to już nie od nas zależy, w związku mm -hmm. z tym możemy się czuć zwolnieni z niej. Panie Jacku, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za tę rozmowę. Ja również dziękuję. To był wynik naszej decyzji. <laughs>